W Polska mówi pan dr Leszek Borkowski ze Szpitala Wolskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie doktorze, zachorowalność dzieci jest coraz większa na COVID. Nasuwa się pytanie, czy możemy się spodziewać szczepionki dla dzieci? Tak, i to relatywnie krótko, myślę, że w ciągu miesięcy czy tygodni. Dlatego, że te szczepionki, które już weszły na rynek, wszystkie szczepionki, które weszły na rynek, są badane pediatrycznie. Bo zdajemy sobie sprawę, że brak ochrony dzieci doprowadza do sytuacji, że po pierwsze dzieci chorują i to pojawiają się ciężkie przebiegi pandemii. Mówią o tym pediatrzy. A z drugiej strony dzieci, jeżeli nawet nie chorują ciężko, to roznoszą, są doskonałym wektorem, czyli takim roznosicielem materiału zakaźnego zawierającego SARS-CoV-2. Dlatego muszą być szczepione, bo inaczej nie zapanujemy nad pandemią. Myślę, że no, na jesieni będziemy już mieli szczepionki zatwierdzone przeciwko SARS-CoV-2 u dzieci. Panie doktorze, czy mam rozumieć, że to będą te same szczepionki, które są w tej chwili oferowane na świecie dla dorosłych, tylko trwają badania, które umożliwią dawanie tych szczepionek dzieciom? Czy to będą zupełnie inne, czy będą się czymś różniły od tych obecnych? Najszybciej pójdą te szczepionki, które są stosowane u dorosłych, ponieważ po pierwsze one są dobrze przebadane. Proszę popatrzeć, ile milionów ludzi na świecie je przyjęło. Wiemy o tych szczepionkach coraz więcej. W związku z tym jest logiczne i bezpieczne, żeby najpierw zacząć badania kliniczne, pediatryczne z tymi szczepionkami, o których wiemy najwięcej. Jaka będzie dawka? No to wyjdzie z badań. Być może ona będzie zmniejszona, być może będzie utrzymana. Trudno jest mi powiedzieć, dlatego że nie mam dostępu do analizy badań klinicznych. Ale to jest logiczne. Oczywiście, że w grupie szczepionek, które jakby czekają w przedpokoju, są takie szczepionki, które od razu będą badane pediatrycznie. Ale mówiąc o szybkich efektach, to myślę o szczepionkach, które już mamy. Bardzo panu dziękuję. Dla Polska mówi Dziękuję pan bardzo. dr Leszek Borkowski ze Szpitala Wolskiego. Dziękuję Dziękuję. bardzo.